Cześć, z tej strony Tomasz Ryba, zapraszam na odcinek Poznaj Piłkarza. Jedziemy. Jak byłem mały, to chciałem zostać dobrym piłkarzem. Ulubiony przedmiot w szkole. Geografia. Albo historia. Jakiej słuchasz muzyki? Różnej, co mi wpadnie w ucho. Ulubiony film? Władca Pierścieni. Trylogia, zdecydowanie. Ulubiona potrawa i napój? Kiełbaska z grilla i piwo. Ulubiona gra komputerowa? World of Tanks. Ulubiony komentator sportowy? Szpakowski. Zdecydowanie. W jaki sposób najchętniej spędzasz wolny czas? Przy komputerze albo jakaś aktywność fizyczna, rower, bieganie, cokolwiek. Najbardziej boję się węży. Węży. Trener, któremu najwięcej zawdzięczasz? Trener, któremu najwięcej zawdzięczam? No nie ma takiego na razie. Nie mam takiego. Kobieta w szatni. Nie. VAR. Za czy przeciw? Za. Zdecydowanie. Największy twój sukces osiągnięty na boisku? Mecz w czwartej lidze w Barwach Budowlanych Lubsko. Wygrany 1-0. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem do tej pory? Michał Janota. Sędzia piłkarski, z którym poszedłbym na piwo? Damian Dworczak, zdecydowanie. Klub twoich marzeń? Lech Poznań. W jakim klubie nigdy byś nie zagrał? W Realu Madryt. Mecz, którego nigdy nie zapomnisz. Ale mój mecz czy jaki? No to nie mam takiego meczu, którego nigdy nie zapomnę. Jakie masz piłkarskie zalety? Dobry przegląd pola, uderzenie z dystansu, rzut wolny, dośrodkowanie. Twój piłkarski autorytet? Zinedine Zidane. Sposób na motywację przed meczem. Nie mam sposobu na motywację przed meczem. Nie motywuję się. I kogo nominujesz do następnego odcinka Poznaj Piłkarza? Patryk Hess. Patryk Hess. Dziękuję.